Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do Muzeum Gliwica, gdzie można oglądać wystawę o młodej Polsce w obrazach, rzeźbach i plakatach. Zobaczą Państwo wręcz podręcznikowe nazwiska najważniejszych polskich artystów tego czasu, artystów, którzy określili tę epokę, artystów, którzy się stali wręcz ikonami sztuki tego czasu. Będzie to i Boznańska, i Jacek Malczewski, i Tettmajer. Pojawi się też plakat, a więc rzadkość, Stanisława Wyspiańskiego. Pojawią się przepiękne pejzaże Jana Stanisławskiego, Stanisława Kamockiego, pejzaże z Tatr malowane przez Stefana Filipkiewicza i rzeźby Konstantego Laszczki i Wacława Szymanowskiego. Zobaczą Państwo najważniejsze tendencje, które określiły tę sztukę, bo będzie i symbolizm, a więc właśnie Jacek Malczewski, będą próby impresjonistyczne Wyczółkowskiego i Podkowińskiego, będą pejzaże właśnie Stanisławskiego i jego uczniów, wreszcie to, co tak ważne i tak nam się bardzo kojarzące z okresem około 1900, malarstwo zafascynowane ludowością, a więc to, co w literaturze robił Stanisław Wyspiański w malarstwie. Podobne inspiracje pojawiły się u mieszkającego również w Bronowicach Tettmajera. Zaczynając od kobiet, najważniejszą artystką tego czasu była Olga Boznańska, urodzona w Krakowie. Tu pobierała pierwsze szlify malarskie, jednak ówczesny Kraków nie dawał możliwości kształcenia kobietom. A że Boznańska jako cel swojego życia, jako wielkie marzenie miała bycie malarką, bycie artystką, prawdopodobnie wymusiła na rodzicach bardzo odważną z ich strony decyzję i rodzice wysłali ją jako bardzo młodą dziewczynę do Monachium. Tam pobierała bardziej profesjonalne szlify malarskie. Wreszcie pojechała tam, gdzie każdy artysta marzył, aby trafić, a więc do Paryża. Tam rozwijała swoją twórczość i tam stała się sławna. Na wystawie zobaczą Państwo różne tematy, które Boznańską interesowały. Były to przede wszystkim portrety. Z tego była najbardziej znana. Należało u niej bywać zarówno w Krakowie, jak i w Paryżu, czy wcześniej w Monachium, zamawiać swoje portrety. I rzeczywiście jej dorobek artystyczny to chyba niepoliczalny, ale na pewno ponad 1000 portretów można by w jej dorobku znaleźć. Oprócz tego interesowały ją w tej wolniejszej chwili martwe natury i pejzaże. Z pejzażami Boznańska miała problem, bo nie lubiła wychodzić na zewnątrz. Mówiła, że pejzaż jest dosyć nieciekawym tematem, bo nie można go przyprowadzić do pracowni i posadzić na fotelu, żeby jej pozował. W związku z tym wymyśliła bardzo właściwy dla siebie sposób. Mianowicie ten pejzaż malowała przez okno swojej pracowni. Te najpiękniejsze pejzaże właśnie są widziane z różnych miejsc i pracowni. Natomiast muszą Państwo zwrócić uwagę właśnie na prezentowane tutaj portrety. Są to trzy kompozycje. Jeden z portretów, kobieta w białej sukni, znany też pod tytułem Ze spaceru, to jeden z pierwszych portretów Boznańskiej, który namalowała podczas pobytu w Krakowie, do którego przyjechała na wakacje z Monachium. Zaprezentowała go polskiej krytyce, która nie doceniła go. Powiedziała, że portret ma przedziwne kolory, jest zbyt monochromatyczny, jest za dużo bieli, za dużo srebra, za dużo szarości. I wszystkich to zaskoczyło, bo spodziewali się, że Boznańska, kształcąc się w Monachium, przyjedzie jako dojrzała, wytrawna artystka. Polska krytyka nie znała tego, co się działo w Monachium. Nie znała malarstwa Whistlera, którym Boznańska się zafascynowała i w tym portrecie, który właśnie Państwo widzą, przetransponowała do swojego malarstwa to, co obserwowała u Whistlera. Przepiękne biele srebra, które zestawiła ze sobą, tworząc idealny, kolorystycznie, bardzo taki monumentalny portret, przełamując go pod względem właśnie kolorów bukiecikiem fiołków. Ale to są początki Boznańskiej. Potem coraz dokładniej przyglądała się swoim modelom. Patrzyła w ich oczy przede wszystkim. I jeżeli Państwo popatrzą na pozostałe dwa portrety, które tutaj prezentujemy, rzeczywiście cała osobowość tych modeli przebija przez ich oczy.
Boznańska jako cel właśnie tego malarstwa portretowego stawiała sobie malować prawdę o modelu i to jej się właśnie udawało w ten sposób właśnie z tą gracją, z taką wirtuozerią odmalowywać oczka gdzieś tam jakimiś plamkami delikatnymi, ale rzeczywiście tą prawdę modelu osiągała poprzez oczy. Cała reszta jest bardzo delikatnie malowana, czasami wręcz rozmyta. Całość koncentruje się na oczach. Drugim najważniejszym artystą, który określił epokę młodej Polski, był Jacek Malczewski. Najważniejszy polski symbolista, autor portretów, pejzaży, scen inspirowanych historią Polski, scen inspirowanych, czy malarstwa inspirowanego Juliuszem Słowackim. I też przykłady właśnie jego zainteresowań malarskich mogą Państwo zobaczyć, począwszy od portretów przez Derwida inspirowanego właśnie Słowackim. Moim ulubionym obrazem Jacka Malczewskiego jest ten, który widzą Państwo za moimi plecami, a więc wnętrze z chimerą grającą na gitarze. Bardzo typowe przedstawienie dla Malczewskiego, bo jak Państwo zobaczą, sportretowana jest kobieta, ale trzeba się przyjrzeć dokładnie, żeby zobaczyć, że ta kobieta nie ma nóg, tylko ma takie futrzane łapy. I to nie jest zwykła kobieta, tylko to właśnie jest ta tytułowa chimera. Zagłębiając się w życiorys Malczewskiego, można domyślić się, że w tym czasie, kiedy malował ten obraz, jego najważniejszą muzą była Maria Balowa. I to właśnie ona siedzi w pustej pracowni, grając na gitarze. Bawiąc się Malczewskim, bo tak naprawdę nie do końca potrafimy rozgryźć to, o czym artysta chciał nam powiedzieć, ale możemy zestawiać poszczególne elementy jego obrazów niczym rebus i właśnie niczym rebus układać zrozumiałe dla nas znaczenia. Także zapraszam Państwa właśnie do obejrzenia tych obrazów bardzo, bardzo dokładnie, do wpatrzenia się w tło, gdzie na przykład na portretach będą pojawiały się jakieś zagadkowe postacie. Tu na przykład będzie przemykał stańczyk na koniu. I znając biogram portretowanego, można próbować tego stańczyka w odpowiedni sposób interpretować. Bo czasami jest odwrotnie, nie wiemy, kim jest portretowany, ale na podstawie tego, co widzimy w tle, możemy próbować szukać właśnie, kim identyfikować tegoż modela. Sztuka około 1900 i to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie określiła też fascynacja wsią, ludem. W Polsce miało to dodatkowe znaczenie, bo Polski nie było wtedy na mapach Europy i malarze, artyści poszukiwali sposobu opowiadania i przynoszenia wiary swoim odbiorcom właśnie w odzyskanie niepodległości, a więc szukali i starali się interpretować sztukę ludową na swój sposób, współtworząc czy próbując tworzyć styl narodowy. W Krakowie miało to jeszcze głębsze znaczenie i jeszcze mocniej zostało zaakcentowane dzięki Wyspiańskiemu, ale też dzięki Dittmeierowi. Modne stały się podkrakowskie Bronowice, gdzie malarze, literaci jeździli i właśnie poznawali ten pierwotny lud. Włodzimierz Dittmeier, ożeniony z córką właśnie bronowickiego chłopa, Anną Mikołajczykówną, przeniósł się tam i zamieszkał. Podobnie zrobił Wyspiański, opowiadając o Bronowicach w Weselu. Dittmeier to samo, co Wyspiański przekazywał w swojej literaturze, oddawał w obrazach, malując zarówno piękne podkrakowskie bronowickie pejzaże, jak i sceny religijne i życie codzienne bronowickich chłopów. Fascynowała go kolorystyka tego życia. To było pełne barw życie, troszeczkę egzotycznych rytuałów, które w mieście nie zawsze były znane, a które bardzo chętnie były oglądane. Także Włodzimierz Dittmeier w pewnym momencie stał się bardzo, bardzo popularnym artystą. Potem zaangażował się w politykę, ale oczywiście po stronie chłopów. Był politykiem Stronnictwa Ludowego i występował w parlamencie właśnie w imieniu bronowickich, nie tylko chłopów. Natomiast to, co pozostało po nim, to właśnie przepiękne, pełne barw, dynamizmu, kompozycje. Tu na przykład zobaczą Państwo scenę zalotów rozgrywającą się, jak żeby inaczej, w Bronowicach, w kaczmie Zingera, gdzie właśnie zwraca uwagę ta niesłychana barwność, żywość, taka świeżość przedstawionych postaci i sytuacji. Oprócz Dittmeiera
wielu innych malarzy sięgało po tematy bronowickie. Tu oczywiście jest wybór, bo jest tylko Stanisław Kuczborski ze skrajnie inną sceną, bo przedstawiającą pogrzeb, ale też proszę zwrócić uwagę na kolory, to jedno, ale przede wszystkim na światło, które udało się artyście oddać, zestawiając ze sobą, kontrastując światło świec, światło dnia, ale też ciemnej izby pojawiającej się w tle. Wystawa też uzupełniona jest zarówno o rzeźby, wpasowujące się właśnie w tą opowieść, w tym przypadku o ludowości. Tu na przykład pojawia się rzeźba żniwiarza Wacława Szymanowskiego, ale też chciałam przybliżyć Państwu ten świat realny. I udało nam się znaleźć zdjęcia archiwalne, które właśnie pokazywały tych mieszkańców podkrakowskich wsi, w tym przypadku Bronowic, które pojawiają się w przestrzeni wystawy właśnie w tym fragmencie poświęconym Bronowicom, gdzie mogą Państwo zobaczyć, jak to było przemyślne i jak realnie wyglądali ci ludzie, których Dettmeier potem portretował. Młoda Polska to też pejzaże. Wreszcie nie są to pejzaże cierpiące, że tak powiem, opowiadające o tym, jak Polska cierpiała, ile przeżyła nieszczęścia. Są to bardziej z jednej strony optymistyczne pejzaże, właśnie takie jak za moimi plecami, pokazujące piękno wsi. Z drugiej strony będą pojawiały się pejzaże odpowiadające nastrojowi artysty. Tak nakazywała ówczesna filozofia, moda, żeby wgłębiać się w swoją duszę i to, co w tej duszy gra, przekazywać. To jest ten malarski odpowiednik pejzażu wewnętrznego. Stąd też zobaczą Państwo kilka pejzaży bardziej ponurych, smutnych, bliższych nokturnowi niż słonecznym kompozycjom, ale po prostu taka była dusza artysty końca wieku, dekadenta, który miał pewne podejrzenia, że wraz z nowym wiekiem jego sytuacja będzie zdecydowanie tragiczniejsza. Malarstwo Młodej Polski określił Jan Stanisławski, który wyprowadził swoich uczniów z dusznych pracowni, kazał im wędrować w plener i doceniać to, co oglądają i to, co widzą, przekazywać swoim odbiorcom. Było ono tyle ważne, że właśnie jakby wyciągnął z zapyziałych pracowni właśnie to malarstwo pejzażowe. Stało się to też dzięki Julianowi Fałatowi, który pod koniec XIX wieku objął stanowisko rektora Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i też postanowił wyciągnąć ją z zapaści, którą szkoła zapadła po śmierci matejki. Dlatego też postanowił do Krakowa na stanowiska profesorów w szkole zaprosić artystów młodszych, a przede wszystkim obeznanych z tym, co działo się w sztuce świata. I właśnie dlatego do Krakowa przyjechał Stanisławski. Katedrę swoją też miał otrzymać Malczewski, otrzymał za jakiś czas Józef Pankiewicz, otrzymał Wyczółkowski. Katedrę rzeźby otrzymał Konstanty Laszka, którego rzeźby też Państwo tu zobaczą. Fałat też wystosował bardzo rewolucyjne, jak na tamte czasy, zaproszenie, bo zaprosił Olgę Poznańską do objęcia Katedry Malarstwa dla Kobiet, ale Poznańska, wtedy już brylująca w Paryżu, zrezygnowała z tego zaproszenia do ojca, pisząc, że nie po to sama się kształciła, żeby teraz uczyć rozkapryszone panny. Więc ta rewolucja, którą Fałat chciał zrobić, zapraszając kobiety do nauki w szkole wyższej, wtedy się nie udała, dopiero kilkadziesiąt lat później. Dlatego też właśnie wśród tych pejzaży Stanisławskiego, Filipkiewicza, Kamockiego zobaczą Państwo też nietypowy, bo miejski pejzaż Juliana Fałata malowany z okna jego pracowni w Krakowie z Akademii Sztuk Pięknych, ale jakże zachwycający swoim odważnym kadrem, swoją kolorystyką, zachodzącym nad Krakowem słońcem. Ale właśnie patrząc na niego, proszę sobie właśnie przypomnieć te jego zasługi dla Krakowa, bo pewno gdyby nie jego rewolucja, nie jego otwarcie i zaproszenie tych wszystkich artystów, dzieje sztuki polskiej mogłyby się potoczyć inaczej. Osobną przestrzeń wystawy zajmują plakaty, a więc nowum, które pojawiło się w około 1900 roku. Nowe medium, jakim właśnie był plakat. Do tej pory druki reklamowe to były takie zwykłe szarobure ogłoszenia, a około 1900 właśnie to szarobure ogłoszenie rozkwita i staje się
pełnowartościowym dziełem sztuki. Po projekty plakatów sięgają najważniejsi artyści. Tu Państwo zobaczą m.in. Stanisława Kamockiego, Stefana Filipkiewicza. Prawdziwym arcydziełem wśród plakatów jest plakat projektu samego Stanisława Wyspiańskiego do odczytu Stanisława Przybyszewskiego o wnętrzu Maurycego Metterlinka. Plakat skomponowany na trzech osiach. W części środkowej ta część informacyjna napisana odręcznym pismem Wyspiańskiego. Po bokach jakby zdublowany portret smutnej dziewczynki. Oczywiście to, że ta dziewczynka jest smutna, jest nie bez znaczenia, bo właśnie ta dusza smutna, dusza dekadenta, taka ma być. Na dodatek ta dziewczynka patrzy do nas jakby przez zamknięte okno zza szyby. I to zamknięcie też oczywiście można interpretować właśnie wedle filozofii końca wieku. Ale to jedyny taki smutny plakat na wystawie. Pozostałe to są pełne barw, dzieła sztuki informujące o balach, które się odbywały w Krakowie, a także o wystawach Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. I tu też warto się zatrzymać, patrząc zarówno na tą stronę artystyczną plakatów, jak i zgłębić historię samego Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, które trzęsło ówczesną sztuką. W towarzystwie zgrupowani byli znowu ci najważniejsi artyści i profesorowie Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, od Boznańskiej po Wyspiańskiego. Towarzystwo Artystów Polskich Sztuk, ważne jest to określenie polskich, bo towarzystwo organizowało swoje wystawy nie tylko w Krakowie, Warszawie czy we Lwowie, ale również we Wiedniu, w Düsseldorfie, w Nowym Jorku. I około 1900 roku artyści, których państwo nie istniało na mapie Europy, wyruszali pod właśnie egidą Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka i prezentowali swoje dzieła sztuki w dziale sztuki polskiej. To było niesłychanie dla nich w tym czasie ważne, a sztuka polska we Wiedniu święciła wówczas triumfy. Niesłychanie się podobała. Wyspiański, Stanisławski, Ruszczyc podbili ówczesny Wiedeń. Poznańska podbiła Paryż, zaskakiwał Malczewski, a wszystko to w dużej mierze dzięki właśnie Towarzystwu Artystów Polskich Sztuka.